odpowiedź. Wójtowi gminy Sieciechów, panu Marianowi Zbigniewowi Czerskiemu, zakładowi mleczarskiemu Obory w Kozienicach, panu dyrektorowi i pani dyrektor ZPO w Sieciechowie, panu Marcinowi Kołdyjowi, obsłudze naszej szkoły oraz naszym rodzicom. Pragniemy również podziękować panu Stefanowi Siekowi za pomoc w przeprowadzeniu turnieju oraz cenne wskazówki. Chcielibyśmy również podziękować panu Piotrowi Grzeszczykowi za realizację materiału filmowego z turnieju. A teraz zostaną rozdane nagrody. Słuchajcie, chyba nieważne, kto zajął pierwsze, drugie czy trzecie miejsce. Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze bawiliśmy i zapraszam na następny turniej w przyszłym roku. Poproszę panią sekretarz o rozdanie dyplomów. Pierwsze miejsce dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Zajezierzu. Przepraszam jeszcze za wotum pana Marcina i przedstawiciela uczniów. Gratulacje. Drugie miejsce dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Starych Słowikach. Wszystkim gratulujemy. Na zajęcie trzeciego miejsca dla zespołu placówek oświatowych w Sieciechowie. Gratulujemy. Jeszcze raz gratulacje i podziękowania. Podziękowania zaproszę panią dyrektor. Podziękowanie dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Zajezierzu za współtworzenie międzyszkolnego turnieju gier dawnych. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia. Takie samo podziękowanie dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Starych Słowikach. Zapraszam. I podziękowanie dla Urzędu Gminy w Sieciechowie również za współtworzenie. Bardzo dziękuję w imieniu pana wójta Mariana Zbigniewa Czerskiego. Podziękowanie dla pana Stefana Sieka. Zapraszam. Podziękowanie dla pana Piotra Grzeszczyka. Podziękowanie dla zespołu placówek oświatowych w Sieciechowie. Słuchajcie, jeszcze raz podziękowania dla młodzieży naszego gimnazjum za pomoc, za pomysł, organizację i opiekunowi panu Marcinowi. Dziękuję. Także pierwszy turniej gier dawnych.